Do spotkania doszło prawie po miesiącu. Tyle czasu potrzebowali organizatorzy, by móc podsumować tak ważne przedsięwzięcie, jakim było zorganizowanie Orszaku Trzech Króli. Były to największe uliczne jasełka zorganizowane w naszym mieście. Podczas gali Małgorzata Farion, prezes stowarzyszenia, podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji Orszaku. W imieniu stowarzyszenia chciałabym teraz już na wstępie bardzo serdecznie podziękować wszystkim za włożony trud, za zaangażowanie, za serce, bo tak naprawdę to jest nasze wspólne dzieło. Już ponad 400 miast w Polsce organizuje Orszaki Trzech Króli. Stały się one wydarzeniem cyklicznym. Możemy śmiało powiedzieć, że jest to otwarte manifestowanie wiary katolickiej. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu byłoby to niemożliwe ze względów polityczno-ideowych. Polska jako jedno z niewielu państw w Europie jest ostoją katolicyzmu, chociaż coraz częściej do głosu dochodzą nieprzyjazne i wrogie środowiska antykościelne. Miejmy nadzieję, że Kościół w Polsce zachowa swoją tożsamość, a wydarzenia takie jak Orszaki Trzech Króli będą gromadziły coraz większą ilość ludzi i miast.